Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek Rolnictwa w Piwułce. Dziś mamy 25 października i jest to jeden z ostatnich dni, kiedy kosimy kukurydzę. Dzisiaj kosimy kukurydzę u mnie i postanowiłem, że nagram Wam kolejnego vloga. Jak zawsze było mało czasu, kombajnem głównie jeździł Damian. Ja trochę mu pomagałem, kiedy mogłem. I dzisiaj przyszedł w końcu ten czas, kiedy będę kosił kukurydzę u siebie. Może przekroczę to na prosto. Ogólnie w sezonie zrobiliśmy już naprawdę dużo, dużo hektarów. Jestem zadowolony, że tyle udało nam się zrobić. Dzisiaj kosimy pola u mnie. W tej chwili kosimy te pola, gdzie sieliśmy poletka i różne odmiany. Miałem to ważyć, mieliśmy coś z tego zrobić, no ale nie ma czasu, nie było dzisiaj możliwości. Chyba tutaj jest łączenie rządków. Nie było możliwości tego, żeby wziąć wagę. No i postanowiłem, że kosimy, bo jest już czas, żeby to skosić. Chciałbym, żeby w przyszłym tygodniu te żniwa się skończyły dla mnie. Tak więc działamy. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o kukurydzę w tym roku, ani ceny, ani plonu niestety nie mamy zbyt dobrego. Średnia z tych hektarów, co wykosiliśmy, a kosiliśmy na naprawdę różnych polach, średnia to 6, może do 7 ton nam dobije maksymalnie. Zdarzają się pola od 2 ton, od 1,5. Mamy rekordzistę, który miał 1,5 tony do maksymalnie 12 ton. U jednego z gospodarzy stara odmiana z Pioniera N86 na słabym kawałku, a pokazała naprawdę klasę. Sam Damian dzwonił do mnie, że taka mała kukurydza, a tak potrafi sypać. Tutaj Pionier też sypie dobrze. Ogólnie może powiedzieć, że robię reklamę, ale robię reklamę czegoś, co jest dobre i do czego mam przekonanie. I ogólnie nasiona od Pioniera kukurydzy to jest rzeczywiście Pionier. I to w tym roku się naprawdę potwierdza. Odmiany te sypią najlepiej. W tej chwili mają najniższej wilgotności, bardzo dobrze oddają tą wodę. No tak jak to robią typowe dęty. Czyli oddają tą wodę dość powoli, tam do 32-34%, a potem jest dużo, dużo szybszy ten proces. I tym wygrywają z dętami, szczególnie w tym roku, kiedy mieliśmy na początku chyba skoszy te 3 rządki, mieliśmy bardzo dużo opadów. Teraz trochę lepsza pogoda i te dęty naprawdę wodę oddają super. Zobaczymy, jak tutaj u mnie wyjdzie plon. Ostatnie pole, które kosiłem, to pole z poprzedniego vlogu, co miałem kosić po 8400, skoszone. Vloga nie wstawiłem, chociaż nagrałem. Wtedy wilgotność była jeszcze dość wysoka, bo to było wcześniej, było 32% i przy 32% 32 albo 33, i nie chcę Was oszukać, przy tych 30 kilku procentach, 32-3 plon wyszedł na poziomie 10 ton, 10 równych ton, bo było 21 ton 50 kg chyba odwiozłem do skupu, także byłem bardzo zadowolony. To jest jeden z lepszych wyników, jakie w tym roku sprzątaliśmy. Kolejne pole, które kosiłem tam 20, dzisiaj mamy 25, kosiłem też 21 u siebie. Na takich polach troszkę słabszych, znaczy nie mam żadnych dobrych pól, ale tamte były słabe pod tym względem, że tam nie było żadnych dołków, zaniżeń, tylko raczej takie dość równe pole. I na tym też się w tym roku przegrywało, wyszło mi 8,5 tony przy wilgotności 23% bodajże. Także wszystko powyżej średniej u mnie w gospodarstwie. Kukurydza dostała to, co powinna, ale w wielu gospodarstwach dostała to, co powinna, a jednak nie dała sobie tak rady. To, co w tym roku jeszcze warto zauważyć, zaznaczyć przy odmianach, to podatność na wyleganie. To jest taka cecha, o której w kukurydze jakoś za bardzo się nie mówiło, ale często w tych specyfikacjach była. I w tym roku było to bardzo dobrze widać, które odmiany są odporne na te wyleganie, a które nie. Niektóre pola kosiliśmy tak, jakby legę zboża kosić. Mocarnie potrafiliśmy zabić przez to, że taka lega była na tym polu. Odmiany te raczej ziarnówki, te ziarnówki pionierowskie, ziarnówki gruba łodyga, sztywna, i tutaj raczej problemu z wyleganiem nie było. No widzicie sami u mnie, no coś tam zawsze pewnie się znajdzie, co poległo, ale to i tak jest bardzo, bardzo mało względem tego, co czasami jest na polach, bo to była naprawdę tragedia i kościło się 3-4 na godzinę, bo to nie dało rady szybciej, bo była taka lega, wszystko się pchało.
i było trzeba powolutku, powolutku do przodu działać. Mieliśmy trochę problemów z kombajnem i przystawką, chyba można tak powiedzieć, no bo pas, o którym ostatnio mówiłem, że tam trzeba uważać i że mam na zapas, okazało się, że ten pas na dłuższą metę nie dawał rady. Kilka pasów spalonych, wymiana kół pasowych. Mówię wam też, żeby to powiedzieć, że nie jest zawsze tak różowo, szczególnie przy maszynach, przy usługach, że idzie wszystko z górki. Czasami trzeba dostać po dupie, wydać kilkanaście tysięcy, jak w moim przypadku, żeby zrobić dobry kok i zacząć działać dalej. My w moim przypadku musieliśmy wymienić cały napęd headera na napęd łańcuchowy i od tamtej pory mamy spokój. Po drodze jakieś tam pojedyncze łożyska, ale to raczej małe rzeczy. Największy ból właśnie sprawiało ten napęd przystawki, ale na szczęście udało nam się to okiełznać i na dzień dzisiejszy jest wszystko ok. Tutaj jedziemy teraz w odmianie 8150. Tak, to wczesna odmiana, 230-240 VO. Im późniejsze to VO w tym roku, to się po raz kolejny raz potwierdza, tym te plony są wyższe. Także ja jestem zwolennikiem tego wyższego VO, no chyba że ktoś chce jednak siać pszenicę w terminie bezproblemowo, no to wtedy musimy zasiać VO wcześniejsze, ale jeżeli nie ma takiego pośpiechu, im późniejsze VO, według mnie 250-280 w tym przedziale możemy spokojnie siać. Kamil by zbierał kolby, tam było 9241, czyli takie dość późne odmiany, ale spójrzcie, tam górka, tutaj górka, jak one wyglądają, wydaje mi się, że naprawdę jak na ten rok bardzo fajnie. Skosiliśmy 25 arów odkąd tu wjechaliśmy. O, no i w zbiorniku jest tyle, myślę, że spokojnie 3 tony, także jest ok, ale to widać, rośliny nie muszą być jakieś potężne, nawet tutaj, gdzie jest niby są trochę słabsze czubki połamane, ale jak spojrzymy, to kolby cały czas nam lecą. A miałem takie przypadki w tym roku, mieliśmy takie przypadki w tym roku, że kukurydza 3 metry prawie równo z kombajnem, 3,5 metra, a kolby nie było, czegoś zabrakło na tą kolbę. Tutaj jest naprawdę bardzo fajnie pod tym względem i te odmiany z tej hodowli ja będę polecał, bo w tym roku stałem przed wyborem, ja mogę handlować, mogę polecać co chcę tak naprawdę. Jestem małą, prywatną firmą, nikt mnie do niczego nie zmusza, nikt mi nie każe handlować czymś, czym nie chcę i ja podjąłem świadomy wybór i dostałem też szansę, żeby od tego roku zostać przedstawicielem firmy Pionier, być autoryzowanym dystrybutorem tutaj na terenie powiatu włocławskiego, radziejowskiego, części powiatu kutnowskiego również. Zawsze w tych nasionach Pioniera siedziałem, jeżeli chodzi o kukurydzę. W tych stresowych latach, szczególnie pamiętam ten rok 2015, gdzie mieliśmy naprawdę, myślę, że jeszcze większą suszę niż w tym roku, zeszłoroczną, kukurydzę sypały na poziomie 4-5 ton, ja miałem wtedy prawie dyszkę. Przy tych samych nakładach co sąsiedzi, ja miałem prawie dyszkę, także od tamtej pory do tego Pioniera się po prostu przekonałem. I w tym roku, w tamtym roku, kiedy otworzyłem firmę, od początku wiedziałem, że będę chciał tymi nasionami handlować, bo jeżeli chodzi o kukurydzę, no jest to Pionier. Pionier jest pionierem w kukurydzy i tutaj nie ma co się oszukiwać, nie ma, według mnie, nie ma lepszych nasion. Są to nasiona najczęściej kupowane w Polsce, jeżeli chodzi o kukurydzę. I ja będę polecał to, co uważam za najlepsze, a myślę, że tutaj nie ma się czego wstydzić i Pionier jest tym, co najlepsze w kukurydzy. Coraz bardziej też Pionier wchodzi w rzepak, ma fajne odmiany, tak jak wam pokazywałem, podzielę się później, no to dopiero w lipcu, wynikami. No ale w kukurydzy mamy skoszone, tak jak mówiłem, kilkaset hektarów i są to odmiany, które naprawdę pokazują klasę. A jest kilka fajnych odmian i starszych, N86, P400, nowszych, 8843, 9241, 9127, 8307, 8329. Jest tam naprawdę potencjał i no zresztą popatrzcie, to jest moje pole, pierwszy rok dzierżawa i jak to wygląda, gdzie mamy troszkę dołku. Kolba za kolbą leci, myślę, że jest naprawdę, naprawdę dobrze.
zbiornik się już zapełnia, dojedziemy do końca. No, że raz objedziemy, ale pewnie nie. Trzeba sypać. Trzecia odmiana. Czekajcie, 8150 pierwsza, 8521 pierwsza, 8150 druga, 8329 to jest. To powiem wam, że wygląda tutaj super. A to jest następca właśnie P8400 na średnie gleby i tutaj powiem wam, że robotę robi. Na poletkach Pioniera to była odmiana, która miała drugi bądź trzeci plon, a te pierwsze dwie odmiany miały dużo wyższe VO, także jak na wczesne VO, myślę, że tu jest naprawdę bardzo fajnie. Zresztą spójrzcie, górka, jak to wygląda. Koło dychy być powinno. 9 bym był już zadowolony, jak będzie dycha, a tutaj średnio nie wyjdzie, bo tutaj to pole z tej strony jest troszkę lepsze, bo tu mamy czwórkę trochę piątki, a za domem mamy głównie piątkę. Ale jak na ten rok i na te warunki, to myślę, że jest super. Naprawdę super. Zwolnimy, bo jak jedziemy szybko, w dobrej kurety mamy pełny zbiornik, to potrafi stawać ślimak. A chciałbym dokosić jak najpełniej. O, no i mówiłem. Jednak ślimak stanął. Nie dał rady pod uporem masy. O kurde, przygniotłem trochę. Jedziemy sypać. Czyli mamy pełny zbiornik 47 ar, nawet przyjmijmy, że to jest 5 ton, nie 5,5 tony, 5 ton niech tu będzie, bo to jest dętniejsza gęstość. Dyszka z hektara myślę, że będzie i z tego pola średnia taka wyjdzie. Jednak myślę, że jesteśmy co 7 rządek źle przestawieni. Tutaj mamy P8400, czyli klasyk z Pioniera, odmiana, która jest już od kilku dobrych lat, no i która ma swoich zwolenników. Nie chcą zamienić tego na nic innego. 240, bardzo dobrze dotykająca. Tam właśnie, gdzie kusiłem, to u siebie 23% wilgotności. I przy niezłym plonie odmiana na bardzo słabe stanowisko, znaczy bardzo słabe, na słabe stanowiska, tak? Nadające się do uprawy kukurydzy na słabe stanowiska. Barwa, tutaj bardziej taka złota, żółta, tutaj już bardziej taki brąz.
właśnie, o, tam widzicie, nie wiem czy widzicie, jest bańka po prostu od oleju. Mieliśmy problemów z tym paskiem bardzo dużo. 4 paski, 2 koła pasowe, kilkanaście tysięcy wydanych na to wszystko. No i w końcu gdzieś tam dostaliśmy podpowiedź z serwisu, że jest nawet taki gotowy zestaw do przerobienia tego na, który nie jest tanie oczywiście, jakby był czas, to by się zrobiło to 5 razy taniej, do przerobienia na napęd łańcuchowy. Przełożyliśmy to, zrobiliśmy 100 hektarów, łańcuch pękł, no i zauważyliśmy, że łańcuch pękł, bo po prostu się spalił od temperatury. No i teraz już na ten drugi łańcuch, który skosił dużo, dużo więcej, po prostu mamy taki układ smarowania na szybko zrobiony. Zaragłoń trzeba to troszkę zrobić bardziej profesjonalnie, coś bardziej jak przy prasach. I myślę, że to da fajny efekt. No i ostatni chyba fragment filmiku. Zobaczcie, wysypałem drugi zbiornik. Mieliśmy 1,50 hektara, na niecałe 2 hektary zbiornik. Teraz 2,51 kolejny zbiornik, czyli średnia utrzymana zbiornika z pół hektara. A tu wam chciałem pokazać, gdzie jest troszkę lepszej gleby, jak to wygląda i trochę więcej wilgoci. No, to jest właśnie to. Równo z kombajnem, prawie 4 metry tutaj. Ale co najważniejsze, kolbki też są fajne. Jak wysoko zawieszone, zobaczcie. Na około 1,5 metra więcej, 1,70 m, 1,80 m. Tutaj masy wpadnie na to pole naprawdę bardzo dużo. W każdej sekcji inna odmiana. Na początku najwcześniejsza, tutaj jest 8521, 8150, 8329, 9074, 9127 i 9241. Najbardziej kompaktowa chyba 9241 jest. A to jest typowa ziarnówka, znowu kolba tam jest najlepsza według mnie. 8329 też fajnie. Ale zobaczcie, tu jest po prostu las. No i do zbiornika też się sypie. Dobra, to by było na tyle. Pokazałem wam, jak to u mnie na polach wygląda. Myślę, że bez żadnej ściemy, no pokazałem tak jak to jest, tak jak to sypie. Co mam i co polecam, także jeżeli ktoś by chciał i jest z tych powiatów, o których wspominałem wcześniej, proszę o kontakt. Filmik macie pod, kontakt macie pod filmikami. Sprzedaż nasion już zaczęliśmy, już pierwsze nasiona są nawet pozamawiane. Także jeżeli byście byli chętni i chcieli kupić coś naprawdę fajnego, a myślę, że fajnego, nie tyle co fajnego, co dobrego i dobrze planującego, no to się odzywajcie do mnie. Ceny względem konkurencji innych firm, czy to KWS, czy Majsadur, czy Euralis, czy Kasady, bardzo podobne. Nie jest tak, że Pionier kosztuje więcej czy mniej. Wszystko można sobie wybrać na swoje potrzeby, bo są odmiany, które zatrzymają się od tam 300, bodajże 70 zł za worek. 80 tysięcy przy wczesnej płatności, a kończą się na 590 zł. Także wydaje mi się, że to są naprawdę bardzo fajne pieniądze. Taka wysoka, a jeszcze wszystko stoi. Kolba na kolbie. Słuchajcie, kosimy dalej. Zastał nas już wieczór. Pierwszy transport pojechał. Plon wyszedł w okolicach Dyszki. Chyba Dyszka równa. Znowu wilgotność 28%. Także w normie. To co chciałem jeszcze powiedzieć, co mi się przypomniało, i może to też miało wpływ na to, że tutaj na tym polu, bo na tym polu, właśnie na tym polu, gdzie był poprzedni, nie było tam vloga, bo ja go nie puściłem.
tam gdzie miałem właśnie ten prąd 10 ton P8400, na tych polach stosowałem tego N-Lock Maxa, czyli inhibitor nitryfikacji powodujący to, że działanie azotu jest przedłużone i tak kukurydza w dłuższym etapie swojego wzrostu może z tego azotu korzystać i jak najefektywniej korzystać, bo pobiera, nie ma tak, że jest jeden duży strzał po wszystkich przemianach azotowych w glebie. Gdzie tam działa ta oraza, nitryfikacja. Tylko mamy to powolniej tak rozkładane, jest dużo w formie amonowej i rośliny na bieżąco mają te składniki, znaczy te składniki, mają azot dostarczany i myślę, że to też miało duży wpływ na to, że ta kukurydza przy tak ciężkim roku sypie tutaj jak sypie. Ogólnie już kończymy, nasypałem kolejne, mamy skoszone z tego pola w tej chwili 3,30 i 7 zbiorników już jest wysypanych. Teraz będzie 8 zbiornik. Jak to nakosimy? Czyli było 7 zbiorników z 3 hektarów 25 arów. Także można powiedzieć, że spokojnie, spokojnie mamy dyszkę. Kończymy. Może uda się coś z akcji kukurydza nagrać. Jeszcze tam parę hektarów do skoszenia mamy. No i co? Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, pisania do mnie. Czasami nie odpisuję, ale to jest teraz taki przejściowy okres, kiedy tego czasu jest naprawdę mało. Ale potem będzie na pewno lepiej. Dobra, bo mam kolejny telefon. To do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!